Cześć, ja jestem Sarge i witam was ponownie w grze Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Niby ukończyliśmy już podstawową wersję gry, ale w ostatnich odcinkach też wam wspominałem o tym, że po premierze studio CI Games zdecydowało się na wypuszczenie darmowego dodatku DLC. Rozszerzenie nazywa się Butcher's Banquet i przenosimy się tutaj do kompleksu świątynnego. Jest to oddzielny, taki właśnie dodatkowy epizod, w którym mamy 5 kontraktów do wykonania, więc można powiedzieć, że dostajemy pełnoprawną nową lokację. Jestem też ciekaw, jak to zostanie obudowane fabularnie, ale chyba najbardziej ciekawi mnie to, jak ta mapka będzie wyglądać. Twórcy oczywiście udostępnili zwiastun tego dodatku, więc mniej więcej wiadomo, że możemy się spodziewać takich pustynnych klimatów, ale teraz będziemy mieli okazję przejść ten epizod od początku do końca, starając się wykonywać wszystkie te kontrakty i znajdować jakieś przedmioty kolekcjonerskie. Będzie to klasyczny kontrakt, a więc bez eliminowania wrogów na dystansę ponad kilometra. Niemniej jednak też myślę, że zapewni nam to sporo zabawy. No i proszę bardzo, mamy zlikwidować rzeźnika Mahmud Zarza, niesławny szef klanu Zarzy. Proszę, ukradnij telefon naukowca. Oprócz tego zdobądź notatki z badań. Co my tu jeszcze mamy? Pozyskaj próbki wirusa. Oprócz danych z badań wołkowej potrzebujemy próbek tkanek ofiar, a także skażonej wody. No i zlikwiduj Irinę Wołkową. Dobra. Zobaczymy. Są oczywiście opcjonalne wyzwania. Jeszcze tak na dobrą sprawę się z nimi nie zapoznawałem. O, a tutaj przy okazji mamy informację chyba. Irina Wołkowa, gdzie się znajduje. Mamy też rzeźnika. A tutaj pozyskaj dane logistyczne. Zlikwiduj wszystkie cele na terenie wioski. Ukradnij próbki. No dobra, mniej więcej widać, co gdzie będzie się znajdować, więc też całkiem spoko. Mamy trochę notatek też do zebrania. No i też nie obędzie się bez opcjonalnych łowów. To powiem wam, że naprawdę rozbudowany epizod nam się szykuje. Zanim rozpoczniemy, to jeszcze zainwestujemy w jakieś ulepszenia. Ostatnio, kiedy kończyliśmy podstawkę, no to jeszcze zdobyłem trochę żetonów. Pozwólcie, że przejrzę sobie te różne zdolności i za chwilę wam pokażę, na które z tych zdolności, czy też na które gadżety się zdecydowałem. No dobra, stwierdziłem, że odblokujemy sobie tryb maski, jeśli chodzi o drona. Raven może używać trybu maski podczas korzystania z drona. Tryb ten ma już odblokowane odpowiednie umiejętności. Tutaj 5 punktów wyzwań trzeba wydać. I oprócz tego po tej stronie mamy sprintera. Wytrzymałość wyczerpuje się wolniej podczas biegu i wstrzymywania oddechu. No i jeden punkcik mi zaledwie został, więc nie mogę tutaj zbyt wiele sobie odblokować. Weźmiemy taktyczny plecak, czyli pozwala nieść więcej gadżetów do rozmieszczania. No i to tak naprawdę byłoby na tyle. Tutaj nie będziemy wprowadzać wielkich zmian do uzbrojenia. Nowy karabin wyborowy nie będzie mi potrzebny. Jedyne co, to mogę sobie co najwyżej wykupić wszystkie, jakie tutaj tylko są. I może nawet to zrobię, bo i tak mamy nadmiar tych różnych żetonów i pieniędzy. Aczkolwiek pozostanę przy tym średnim karabinie wyborowym z poprzedniego epizodu, z tego ostatniego. No bo jest bardzo cichy, a też ma spore obrażenia, więc to muszę pamiętać, ale tutaj rzeczywiście sobie wykupmy zarówno ten średni karabin, jak i ten ostatni. Proszę bardzo, to nawet zdobywamy dzięki temu trofeum za wykupienie wszystkich karabinów wyborowych. No my jednak wracamy do tego naprawdę nieźle ulepszonego i tutaj pociski przebijające i pociski EMP. Oprócz tych zwykłych będziemy mieli na wyposażeniu. Łuk, a także pistolet z tłumikiem zostawiamy. No i na koniec jeszcze tylko sprawdźmy cele kontraktów. Tutaj Irina Wołkowa, no i rzeźnik. Możecie sobie poczytać informacje na ich temat. A teraz chyba nie ma już co zwlekać, tylko rozpoczynać ten dodatkowy epizod. Greetings, Raven.
The turmoil in Kuamar has allowed different threats to surface. The Zaza criminal enterprise has a new head, Mahmoud Zaza. It seems that eliminating his brother, Antoine, didn't curtail the clan's activities. Their current base of operations is in the ruins of an ancient temple. Mahmoud is supplementing their opium dealing by selling arms to terror groups and rogue governments. We may have ignored this, but now he's moving beyond trading conventional arms into developing weapons of mass destruction. Zaza has secured the services of Irina Volkova, a Russian scientist and former head of the GRU's chemical weapons program. You must eliminate both Zaza and Volkova. In addition, we need the research notes stored on her laptop. Our informant inside her team has recordings of conversations and other evidence too. Secure his cell phone. Make sure the informant isn't harmed. We need him for a debrief. He's already flagged that Volkova has commenced live testing. She ordered her team to poison the water supply in the village of Basinka, causing multiple civilian deaths. Collect tissue from the victims along with samples of the water. It will help determine the potency of the nerve agent she used. Watch your six, Raven. Stay sharp. No to zaczynajmy. I'm on the ground, commencing recon. Those canyons are riddled with hostiles. Proceed with caution. Zaza's exact location is unclear. He normally patrols with a close protection detail, and Volkova will be close to her lab equipment. Eliminate them in whatever order you see fit. No i te wydarzenia już dzieją się po podstawce. Ostatni epizod chyba miał miejsce w sierpniu 2020 roku, a tutaj mamy listopad. Również 2020 roku. Zobaczmy, gdzie startujemy. Okej, tutaj na południu. I teraz tak, tutaj patrzyliśmy, że w tym miejscu mamy chyba Wołkową, a tutaj rzeźnika, albo na odwrót. Najpierw można by się zająć może tą północną częścią i zachodnią. Zobaczymy, gdzie nam będzie najłatwiej się dostać. Na razie rozejrzyjmy się tutaj. Na pewno działanie po cichu będzie dość mocno utrudnione, biorąc pod uwagę, że tutaj wszystko bardzo dobrze widać. I to, szczerze mówiąc, są też tereny, gdzie bardzo łatwo o snajpera podejrzewam. Jeśli ktoś tutaj nas wypatruje z daleka, to będzie miał nas jak na widelcu, dosłownie. Rozumiem, że tam na dole nie będziemy się przemieszczać. Idziemy na razie tutaj. Jedyna dostępna droga tak naprawdę. Ale dziwne, że nikogo nie widzę wciąż. Control, I'm hearing explosions. Do you have other operatives in the area? Negative, Raven. They may be testing ordnance, or it's a training exercise. Ale rzeczywiście było słychać jakieś wybuchy. Lepiej uważać na siebie, to na pewno. O, już kogoś tutaj mamy. Why do we have to file off the serial numbers? Why do you? This is military grade. The butcher only says. Where did this bastard come from? Who's Zaza selling this to? I'm just curious. No, teraz się tylko zastanawiam, bo mogę tam zejść, mogę też dostać się na górę. Nikogo tutaj nie widać, bo to naprawdę jest podejrzane, że żaden żołnierz nie jest widoczny. Boję się trochę o snajperów. O kurczę, strzelimy w to? Mamy trzech. Ja cię kręcę. No to aż się prosiło o to, żeby ich załatwić. I na szczęście nie było nikogo więcej w pobliżu. O, tam mamy jeszcze. Kurde, to spróbujmy w takim razie z wieżyczką. I dodatkowo tutaj będzie potrzebny pocisk przebijający na pewno. Tylko nie wiem, czy oni się zaraz nie ruszą stamtąd. Oznacz go. Proszę bardzo. Ja załatwiłem tych dwóch, wieżyczka zajęła się trzecim gościem. I po kłopocie.
No już w ostatnim epizodzie trochę więcej właśnie pokorzystałem sobie z tej wieżyczki i przekonałem się tylko, jak to potrafi być skuteczne. Tam też kogoś mamy. Czyli jednak tutaj są żołnierze. Tak na pierwszy rzut oka ich nie widziałem, a tu proszę. No też kusi, żeby ich wyeliminować, ale szczerze mówiąc nie wiemy, czy tam dalej kogoś nie ma, więc może lepiej nie ryzykujmy. My patrzymy akurat tutaj, tak? Czyli... Nie no, wiecie co? Na wszelki wypadek nie będę ich eliminował. Jedyne co mnie kusi, to jeszcze zejść na przykład tutaj i pozbierać trochę amunicji, bo później może być kłopot. Czekajcie, ja tutaj mogę bez problemu sobie zejść. Zobaczymy. Bo wiecie, później jak już wykonamy jakiś kontrakt, dojdziemy do miejsca eksfiltracji i będę następnego dnia nagrywał jakiś kolejny odcinek z innym kontraktem, to wiadomo, że już te ciała znikną. A tak to przynajmniej możemy jeszcze teraz póki co ich wszystkich przeszukać i uzupełnić sobie amunicję. Tutaj rozumiem, że jest przejście. I że to by nas doprowadziło tutaj. No to już sam nie wiem, gdzie wybrać się najpierw. No i patrzcie, ile my tutaj mamy amunicji. Też i do naszej wieżyczki. Świetna sprawa. Ale totalną masakrę tutaj urządziliśmy, to trzeba przyznać. Szczerze mówiąc, ten trzeci gość to chyba jest w tych drobnych kawałeczkach i nawet już go nie przeszukamy. To jeszcze ewentualnie można by się pokusić o to, żeby dostać się do tamtej grupki. I też ich przeszukamy. Pamiętajmy, że ja teraz mam trochę więcej amunicji przy sobie. Że mogę więcej amunicji nosić. A więc tutaj od razu jesteśmy w stanie sporo tego uzupełnić. Tam też mogę przechodzić, jak rozumiem. I to już bym się kierował w stronę wołkowej prawdopodobnie. No ale na razie podziękujemy. Mamy kolejne pociski. No już chyba teraz nie będę miał czego zbierać. Pewnie... No jeszcze pociski do średniego karabinu wyborowego, ale ogólnie nie ma co liczyć na dużo więcej. No cóż, ja na razie tam nie będę ruszał i chyba rzeczywiście zaczniemy sobie od zachodu. Bo zastanawiałem się albo nad tym terenem, albo tutaj, ale... To jest w sumie najbardziej oddalone, więc chyba najrozsądniej będzie tam się wybrać. Zresztą wydaje się, że właśnie tutaj dołem powinniśmy się tam udać. Oj, czekajcie. Pojawił się jakiś żołnierz, kurde, wcześniej go tu nie było. No ale okej, jest na górze, więc nie muszę się chyba o niego martwić. No i mam nadzieję, że... Tych gości też, że mimo wszystko nie będziemy nigdzie przenosić, że nie jest to konieczne, bo nikt się chyba tutaj nie zbliży, prawda? Mam taką nadzieję. Oj, tylko czy ja mogę tędy przejść? Ja zaczynam mieć teraz wątpliwości. Ja chyba nie dam rady w ten sposób. No niestety. A wydawałoby się, że to takie proste. No tak. Jedynie jest jeszcze ewentualnie opcja, bo na mapie widziałem, że tu jest jakiś, kurczę, przesmyk. No nie, też nie da rady. Czyli ostatecznie musimy jednak wchodzić na górę i tam szukać jakiegoś przejścia. Zobaczymy. Trochę to może być wszystko utrudnione, przedostawanie się do kolejnych naszych celów. Sporo jednak tych gór. One będą blokować nam... przejścia. No i co? I tutaj mamy dwóch gości, okej. To szczerze mówiąc, ja bym ich znowu z wykorzystaniem wieżyczki załatwił. A, już stąd mnie niestety wypatrują, szkoda. No, może się jeszcze uda trafić. Panowie, bez szans.
Tylko że skoro ja ich wcześniej nie widziałem, no patrzcie, tamci nadal w tym miejscu, ale skoro ja tych tutaj wcześniej nie widziałem, a nagle się pojawili, to jednak pozbyłbym się chyba tych ciał. Od razu może odzyskamy nawet amunicję. Proszę, dajcie mi do wieżyczki. Dziękuję bardzo. Jak na zawołanie. No i rzeczywiście, jeśli mamy się ich pozbyć, to zróbmy to tutaj. Czyli jeśli mowa o tym celu w zachodniej części mapy, no to jednak jakoś naokoło muszę przejść, no bo najpierw tutaj się kierujemy i może tam będzie jakaś droga, albo wręcz tędy dopiero. Czyli chyba jednak to miejsce będzie jako pierwsze. Kurczę. A widzicie, tam jednak kogoś mamy. Zastanawiałem się nad tamtą dwójką, czy ich nie zdjąć, ale może dobrze, że tego nie zrobiłem. Bo niewykluczone, że znaleźliby ciała. Na razie wejdźmy tutaj i zobaczymy, co dalej. Całe szczęście, że od czasu do czasu mamy tutaj jakieś krzaki, w których możemy się ukryć. Ale już po tych pierwszych minutach podoba mi się ta lokacja. Wielopoziomowa. Oj, no i już kogoś mamy. Tylko że to chyba nie snajper. No właśnie, mamy zwykłego żołnierza. Tam na górze nikt się nie czai. Ale ten żołnierz jest naprawdę blisko. Mógłbym jeszcze ewentualnie upewnić się dronem, chociaż kurczę. Nie no, nikt go chyba nie pilnuje. Ja go chyba jednak zdejmę, co? No bo jeśli spojrzę na mapkę, to tutaj będę się kierował do tej wołkowej prawdopodobnie. No i co z wami zrobić? Może jednak, kurczę, się z nimi rozprawić? Nieustannie mnie to mocno kusi. Właściwie mogłem go nie przeszukiwać, zostawić to na później. Ale dobra. Chyba jednak załatwię tych gości. Ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić dronem sytuację. Nikt obok was się tutaj nie czai przypadkiem. No, tylko ja bym chciał wlecieć wyżej. Nie no, nikogo więcej tutaj nie ma. Tylko ciekawe, czy ten tutaj się nie zorientuje. No cóż, zobaczymy. Ja ewentualnie mogę zrobić w ten sposób, żeby ustawić wieżyczkę, oznaczyć sobie jednego tutaj, a drugiego tu. W razie czego wieżyczka sprzątnie, oczywiście nie równocześnie, ale jednak dwóch gości. A ja mogę zająć się tym tutaj. Tak będzie chyba najlepiej zrobić. I ciekawe, czy tamten się zorientuje? Okej, na szczęście nie, czyli nawet nie muszę wieżyczki wykorzystywać, żeby go załatwić. Po prostu go trafiamy. Co będzie mówić, mamy dużo więcej amunicji do karabinu wyborowego niż do wieżyczki, więc lepiej ją trochę oszczędzić. No cóż, nie wiem, czy tutaj właśnie zostawiać tego gościa. Może ukryjmy go tutaj, zaraz obok. Nie będzie się rzucał tak bardzo w oczy. I jeszcze raz pozwolę sobie wykorzystać drona. Chociaż nie wydaje mi się, żeby ktoś tu się jeszcze kręcił, nikogo nie było widać. W takim układzie nie będę chyba już tutaj przeszukiwał tych gości, chyba że no, ten kawałek moglibyśmy przejść. W sumie to co mi szkodzi. Amunicja do wieżyczki by się jednak przydała. Nawet możemy sobie zmienić broń, żeby szybciej przebiec tutaj. Tylko tam muszę uważać, żeby jakiś snajper mnie nie wypatrzył. No ale na razie nie ma mowy o czymś takim.
Dobra, do karabinu wyborowego. A czy dacie mi do wieżyczki amunicję? No niespecjalnie. Szkoda troszkę. Dobra, tam pójdziemy kiedy indziej. Zresztą, tak czy siak, ja dołem będę musiał się tam przedostać chyba. O ile w ogóle jest tam jakieś przejście. No, najrozsądniej będzie jednak tam się wybrać. Co by nie mówić. Ten teren chyba ładnie oczyściliśmy. Nikt nie powinien tych ciał zauważyć. Teraz co dalej? Nikt się nie czai, mam nadzieję, tutaj. Dobra, nikogo niby nie widać. Chyba już nie mogę wykorzystywać tutaj drona. Mamy tę wieżyczkę przeciwdronową. A, teraz już poza zasięgiem. To dobrze. Z powrotem w zasięgu. Odblokowano punkt szybkiej podróży. To wchodzimy tutaj, co? I co dalej? Nadal nikogo nie widać? Chyba rzeczywiście. Boję się, że w pewnym momencie stracę czujność i jednak jakiś snajper mnie odkryje, no. To jest podejrzane, że jeszcze do tej pory żadnego nie znaleźliśmy. Tutaj na dole też nikogo nie ma, a ja będę musiał zejść. Tam dalej ktoś? Też nikogo nie widać. Niesłychane. Idziemy w takim razie tutaj. Spokojnie zeskoczyć. I gdzie ja teraz będę ruszał? No ewidentnie do tego celu. To zobaczmy. Raven, I have a new target for you. Head to the marked location for more information. O, proszę, łowy w pobliżu. Muszę sobie zobaczyć na mapce, gdzie to będzie. Czyli tutaj jeszcze dalej. No spoko. Opcjonalne łowy. Czyli to będzie ten drugi kapitan. No ale pierwsze w kolejności to będzie chyba jednak ten główny kontrakt. Patrzcie, tutaj tak blisko mamy dwóch gości obok siebie. No i nie wiem, czy ich eliminować, czy oni się stąd ruszają. Kurde, tak nie dam rady. No nie wiem, wieżyczka by się znowu przydała, prawda? Tylko boję się, że oni się ruszą i wtedy zobaczą wieżyczkę. Nie chcę jej właśnie w jakimś złym miejscu ustawić. Poobserwowałbym ich przez chwilę, ale na razie nie wydaje się, żeby w ogóle się stąd ruszali. No i co, panowie? Macie zamiar się ruszyć, czy nie? No dobra, stawiamy wieżyczkę w takim razie. Obym tego nie żałował. Na wszelki wypadek karabin. I gotowe. I wonder where those missing bodies are. Outside the village, if we're lucky. You can harvest their tissue samples more safely. Aha, czyli to chodzi teraz o te tkanki tutaj na północy. Udało się jeden pocisk do wieżyczki snajperskiej odzyskać, przynajmniej. Widzę, że lubią tutaj się przemieszczać dwójkami na tym obszarze. Tak, czyli to będzie właściwy kierunek. A tam byśmy musieli odbić w stronę tych łowów. Spoko. Tutaj chyba dobrze się będzie rozejrzeć. Patrzcie na to. Oznaczajmy gości.
Mam nadzieję, że nie macie tutaj żadnego zagłuszacza, żeby to oznaczanie miało jakiś sens. No ale działa jak najbardziej. Kto jeszcze? Mamy snajpera. Oznacz 5 wrogów mniej niż 3 sekundy, nie przesłuchując nikogo. O, proszę. Jakże proste wyzwanie. To od razu jakieś żetony za wyzwania zdobyte. Jeszcze kogoś mi tu wykrywało. Tam też mamy. O kurczę. Ale to nie jest chyba najlepszy punkt mimo wszystko. A co jakbym się dostał na dach? I zdaje się, że gdzieś tam mamy też przedmiot kolekcjonerski, bo też tutaj mi zaczyna już migać na radarze. Ktoś chyba się przemieszczał za tym budynkiem też. No ale teraz tego kogoś chyba nie wypatrzę, dopóki się nie ruszy. Ja spróbuję chyba wejść na dach jeszcze. A, tylko że chyba nie będę mógł. Na tym polega problem. Jakby tak tędy na upartego. No nie jest to najlepsze stanowisko, ale powiedzmy, że trochę więcej widzę niż wcześniej. No jak kogoś tutaj chyba jeszcze muszę wypatrzeć, prawda? Pamiętajmy, że znaleźliśmy dopiero jednego snajpera, a co jak znowu jest dwóch, tak jak zazwyczaj? Dziwne. Naprawdę tutaj nikogo nie widzę. I może jednak dostanę się na górę. Nie no, nie ma tutaj opcji, żeby się wspiąć. Szkoda. Ale być może skorzystam sobie i wypuszczę drona. Nie ma wieżyczki w zasięgu, spoko. Może maska mi tutaj właśnie jeszcze oznaczy kogoś. Kogoś rzeczywiście oznaczyło chyba, tylko nie zauważyłem nawet kogo. Przelećmy tutaj. Aj, już chyba jestem poza zasięgiem tam, albo po prostu bateria się wyczerpała. No dobrze, ale tak czy siak, no to mi się wydaje, że jest ten główny cel na tym obszarze właśnie gdzieś. Tu są jeszcze wrogowie. Control. They're burning the bodies. And destroying any evidence. Get a tissue sample before it's too late. O. To mamy ograniczony czas jeszcze w dodatku? Nie mówcie mi tylko. Trochę mi się to nie podoba. Ach, myślałem, że doskoczę. Nie za bardzo. Jednak może ustawię się tutaj. Jeszcze jeden szybki rzut oka. Czy ja naprawdę mam ograniczony czas? Na pewno będę chciał rozprawić się ze snajperem. Na dobry początek. Do dzieła. Tu będzie kłopot, szczerze mówiąc. Mamy trzech, a tam się najwyraźniej muszę dostać. No nieciekawa sytuacja, naprawdę. Jeszcze spojrzę na mapkę, bo tędy nie mógłbym właśnie się przedostać ewentualnie. No tutaj chyba jest taka możliwość. Tu mamy tylko trzech gości oznaczonych. Może nimi się ewentualnie zająć. No zwłaszcza ten jeden. Mam nadzieję, że nikt cię tutaj nie zauważy. Dobra, i ci dwaj są tutaj gdzieś za drzewami. Niestety ich nie wypatrzę tak łatwo. Kto jeszcze jest bardziej oddalony? Mamy tych dwóch. To szybko na pocisk przebijający przełączamy. I też się z nimi rozprawię. Nie wiem, czy już teraz. Na szczęście się udało. Tam mamy kolejnych dwóch.
tutaj gość. Dobra, zwykłe pociski. A tutaj widzę, że ktoś bardziej odosobniony, powiedzmy. Dobrze by było, żeby był w środku. Może wtedy damy radę go załatwić. A patrzcie, to tutaj też mamy ciężko zbrojnego. Ci dwaj tutaj się przemieszczają. Nie wiem, jak ten żołnierz tutaj na dole. On widzę, że lubi sobie chodzić też w tę stronę. Dobra, to wiecie co? Zmienię w międzyczasie na pocisk przebijający i rozprawię się z tym ciężko zbrojnym jednak. Tylko wtedy, jak on będzie wchodził do środka. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Nie? Dobra, poprawka szybka. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco szybka. I nikt się nie zorientował, no to spoko. O to mi chodziło. I teraz tutaj. Czekajcie, bo ci dwaj idą w tę stronę. Oni byli wcześniej po lewej. Może jednak też pociskiem przebijającym ich załatwię. A patrzcie. Jednak jeszcze muszę zmienić szybko jedną rzecz. Bo widzę, że tamten już wraca. To ja mogę tutaj się rozprawić. Tylko szybko. I teraz, czy zdążę? Gdzie oni się zatrzymają? Może ja tutaj będę musiał bardziej się ustawić, żeby mieć dobry kąt. A, nawet jestem aż za daleko ustawiony. No dobra. Dał radę. Tamten jeszcze nie wrócił. Czyli jest szansa go zaskoczyć. Akurat chyba wraca. Ponad 200 metrów. Idealny strzał. No i cóż, na razie to chyba będą wszyscy. Tak czy siak wciąż najgorsi się to są tutaj ci trzej. No z nimi jakoś inaczej trzeba sobie poradzić, ale to chyba po prostu dostaniemy się tam i podziałamy z wieżyczką, a także z pociskiem przebijającym. Jedyne co muszę uważać, to czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś snajpera. Tam dalej już te łowy opcjonalne. No ale ja sobie tutaj zejdę. Tutaj naprawdę nikogo nie ma w pobliżu? No. Ostrożnie tutaj. Nie wydaje mi się, żebym tak wszystkich pooznaczał. Tu mamy jeszcze kogoś, widzicie? Czyli rzeczywiście ktoś jeszcze został. Dobra, słuchajcie. Muszę go przesłuchać. No. Please, don't kill me. Then tell me where the other soldiers are. There. That way. I co ciekawe, jednego mamy zaraz obok. W takim razie ja ciebie zabieram stąd. I tutaj go schowamy. Dobra, jak się teraz postawić, żeby tamtych dwóch załatwić? Potrzebuję pocisku przebijającego. No i odpowiednio się ustawimy. Chyba się uda. A przynajmniej mam taką nadzieję. No tak, tylko że tamci też nie wiem, czy nie zauważą. Teraz akurat są oczywiście odwróceni, ale co będzie dalej?
Weźmy sobie wieżyczkę. Ustawimy ją tutaj. Dobra. Ciężko zbrojny. Zaznaczony. I teraz właśnie tamci dwaj. Patrzcie, oni tutaj przychodzą. Ciekawe, czy oni wcześniej też tak sobie tutaj chodzili. Poczekam jeszcze chwilkę. To nie jest dobry moment na pewno. No to dajcie mi chwilę, żeby ich tutaj jeszcze trochę poobserwować. Dobra, słuchajcie, poobserwowałem już ich wystarczająco długo, myślę. Tamtych dwóch mam już obcykanych, ale najpierw zajmę się jednak tymi tutaj na dole. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tylko też trzeba to zrobić w miarę szybko. Okej. I teraz lecimy tam. Pocisk do średniego karabinu. Załatwić tego gościa na górze. I wtedy będziemy mogli też zdjąć tego, który właśnie zszedł na dół. Proszę bardzo, bo on teraz tutaj właśnie podchodzi. No musiałem go trochę dłużej poobserwować, żeby nie było problemu. No, gra czasem wymaga tego, żeby jednak poczaić się nieco dłużej, dlatego żebyście nie musieli też na to czekać. No to po prostu zrobiłem cięcie. No i teraz podchodzimy tu. Damn. That's never a pretty sight. All the more reason to obtain tissue samples to better counter this threat. O kurde. To tak delikatnie mówiąc, nie jest to najlepszy widok. Tutaj wszystkie ciała popalone. Nie wiem w końcu, czy to było zadanie na czas. Bo prawda jest taka, że nie było widać, żeby oni zabierali te ciała. Zabierz próbki. Control, all tissue samples are secured. Solid copy. Exit the area. Raven, move on to the field lab. It's near the river. Roger that. I'll locate the water samples. Precisely. No dobra. To wydaje mi się, że w tym miejscu byśmy zakończyli. Gra się dopiero co zapisała. Więc tutaj myślę, że rzeczywiście opuszczę to miejsce. Jedyne co ewentualnie bym zrobił, to jeszcze przeszukał tego gościa tutaj, bo później jak będę nagrywał kolejny odcinek i wczytam grę, no to właśnie te ciała znikną. Czekajcie, może najpierw przeładujmy to. No mamy ewentualnie jeszcze dwóch przeciwników tutaj. O, teraz się gra zapisała. Pocisk do średniego karabinu wyborowego. No tak, tylko że skoro mi się teraz gra zapisała, to i tak nie dostanę na przykład tego pocisku zebranego przed chwilą. Wejdźmy tutaj szybko. Mało brakowało, powiem wam. A patrzcie, ten koleś tutaj wchodzi. Dużo ryzykowałem. Dobra, muszę go dopaść. I'll never tell you where those supplies are. No reason to keep you alive then. There! Over there! Trzeba przyznać, że mało brakowało. Dużo ryzykowałem wchodząc tam na górę. To może jeszcze spróbuję jednak poradzić sobie z tym tutaj. Mógłbym go przecież zaskoczyć. Tutaj chyba nie wychodzi. Dobra, też go przesłucham na wszelki wypadek. You know what I'm looking for. Where is it? I don't know. Now what kind of attitude is that? O, a
Właśnie, tutaj niczego już się więcej nie dowiemy, taka prawda. Jeśli chodzi o wyposażenie, to tutaj mamy zwykła strzała i pocisk przebijający. No i teraz gra nam się zapisała, więc to jest, myślę, najlepszy moment, w którym się pożegnamy. Gdzieś tam jeszcze będę musiał w następnym odcinku poszukać przedmiotu kolekcjonerskiego, bo pokazywało mi w tamtych okolicach coś. Być może to będzie nawet bliżej naszego opcjonalnego celu w ramach tych łowów. Zobaczymy. Na teraz to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o ten darmowy dodatek DLC. No a na ostateczne opinie oczywiście przyjdzie pora po ukończeniu tego całego epizodu. Do usłyszenia!